Witajcie, Niz z tej strony, Pad TV. Mamy dla was już 7 podcast i tym razem, jak zwykle, jest ze mną DJ Jano. Przedstaw się i przywitaj. Witam was serdecznie, jestem obecny. Dokładnie. No jakby to mogło się odbyć? Bez ciebie zacznijmy od tego. No. No, nie mogłoby się odbyć. Dokładnie tak, to już nie byłby podcast. Jest już podcast, by nie był podcast. Więc jest DJ Jano, więcej niż pewne. No i co, no tym razem na Wodzireja, że tak powiem, mi przypadła rola prowadzącego i Wodzireja, bo się zmieniamy co tydzień. No taka robota. No tak, ciężka praca. Ciężka choroba. I co, no i przekopałem się przez newsy z zeszłego tygodnia, żeby znaleźć dla was jakieś perełki, smaczki i tego typu klimaty. Zresztą Dawid też mi pomagał. No i było, szczerze mówiąc, ciężko, bo jest jakaś masakryczna posucha. No coś tam się udało znaleźć z newsów typowo growych, no ale przygotowaliśmy też parę tematów takich dookoła growych. I myślę, że to będzie też bardzo ciekawa propozycja i chętnie tego posłuchacie. No i co, jako że jest problem z znalezieniem ciekawych tematów o takich grach, tak zwanych z prądem, jak to ja sobie mówię, to poszukaliśmy, że tak powiem, tematu o grach bez prądu. No i ogólnie, czyli o wszystkich grach typu figurki, gry planszowe, gry karciane, nie wiem, gra w kości, w pionki, w cokolwiek jeszcze innego. Mylić z hazardem, nie? Nie mylić z hazardem. Dlaczego? To też jakaś forma rozrywki, prawda? Więc wiesz... Niech i będzie. Mniej pewnie legalna, co tam wiesz, jak jest nierejestrowana, ale generalnie też forma rozrywki. Nie, generalnie wiesz co, no zauważyłem teraz taką tendencję, że bardzo dużo tytułów, które gdzieś tam graliśmy, czy ja, czy ty, w przeszłości, czy nawet teraz w wersji takiej typowo nieelektronicznej, zyskuje swoje wersje elektroniczne. No, na przykład ostatnio na tapecie jest u nas Magic the Gathering, prawda? No, to też jest wersja, oryginalna wersja papierowa, przeniesiona w wersję cyfrową. Wszystkie Warhammery, na przykład ten Dawn of War, prawda? No, nie do końca odpowiada grze figurkowej w 100%, ale też jest jakimś tam odpowiednikiem tego. Też konfrontacja, taki drugi system figurkowy, który gdzieś tam ja bardzo długo się zagrywałem, no bo to też muszę o tym wspomnieć, że gry figurkowe są takim drugim moim bardzo dużym hobby. I też została przeniesiona na wersję elektroniczną, akurat tylko na peceta, no ale wiesz, no ale jest coraz więcej tych tytułów. Ale są fakt, jasne. No tak, no i pytanie, czy to w jakiś sposób, wiesz, nie zabija tej takiej rozrywki typowo nieelektronicznej, że tak powiem. Nie wiem, jak ty to widzisz, szczerze mówiąc. Czy wiesz co, zabijać, czy... Zabijać według mnie chyba nie zabija, bo wydaje mi się, że pomysł i z czego to się wzięło, wynika tak naprawdę w dużej mierze z tego, że czasami brakuje nam towarzysza do gry. I no ciężko. To jest duży problem. To jest jeden problem według mnie, a dwa, że brakuje czasami czasu, bo jednak sam dobrze wiesz, ile potrzeba, żeby przygotować sobie grę, makiety, figurki i tak dalej, i tak dalej, i rozłożyć karty, rozłożyć gry planszowe. Czy nie, nawet zorganizować się, pójść gdzieś i wiesz, siąść i zacząć coś robić, to naprawdę potrzebuje ogromne pokłady czasu potrzebne na to, tak? Jeżeli teraz ja mam na przykład gry typu Osadnicy z Katanu, Magic the Gathering, tak? Czy nie wiem, Carcassonne popularne bardzo mocno i bardzo dobre. I jeżeli ja mam, przychodzi weekend i okej, organizuję się z dziećmi, z rodziną, z jakimiś tam najbliższymi i siadamy do tej gry, to jest okej. Ale jeżeli ja potrzebuję, nie wiem, sobie sam rozegrać, nie wiem, z 2-3 rundy dla fanów, wiesz, bo mam po prostu ochotę i nie mogę znaleźć nikogo, bo ktoś jest tym zajęty, gdzieś jest, nie wiem, syn czy córka na rowerze i nie ma za bardzo z kim, to wiesz, siadam, odpalam PS3, odpalam Katana i rozgrywam sobie z 3-4 rundy szybkie z kumplami z sieci. I też jest okej, okay, no, ale no tak, to nie zabija to według mnie, nie zabija to według mnie tematu, bo ja gry planszowe nadal kupuję i nadal je kolekcjonuję i nadal w nie grywam, ale wtedy, kiedy wiem, że mogę się zorganizować i poświęcić temu więcej niż 30 godzinę, tak? 30 minut godzinę, bo wiesz, to jest tak mało się, czasu na to. Tak mi się wydaje, że tak patrząc z tej perspektywy, trochę z tych gier takiej wersji elektronicznej, to się robi taki odrobinę fast food growy, wiesz, na szybko, nie zawsze jest dokładnie tak, no, wiesz co, ja na przykład w grach planszowych, czy figurkowych, czy innych bardzo, bardzo cenię sobie interakcję z ludźmi. I tak jak na przykład, nie wiem, pogrywać... No to jest kluczowe tak naprawdę no, w takich to jest najważniejsze. Towarzyskie, to są gry towarzyskie. No dokładnie tak, to jest meritum całego grania. I teraz na przykład, wiesz, jeżeli my gramy sobie w Magica,
Gra się bardzo fajnie, bo zerwaliśmy, jak graliśmy ostatnio w Magica, to zerwaliśmy nockę prawie. Drugiej w nocy siedzieliśmy i tłukliśmy. To było super. No tylko, że inaczej trochę się gra, jak my się już tam znamy, prawda, gdzieś jest jakaś inna ta interakcja trochę między nami, niż jak się gra z zupełnie obcą osobą, a grając jednak w figurki, ta taka więź, wiesz, przynajmniej ta wizualna, dużo zmienia moim zdaniem, przynajmniej jak się gra, no wiesz, ja często się spotykam z kumplami. I gdzieś grywamy, wiesz, figurki, jak tylko mam czas. No i to jest moim zdaniem zupełnie inna forma rozrywki. Wiesz co, mam takie wrażenie, że złe jest myślenie tego typu, że to nie jest to samo tak naprawdę. Nie można, to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie coś innego. Nie można powiedzieć, że jedno jest gorsze od drugiego, albo jedno jest lepsze od drugiego, tak? To są zupełnie jakby dwa odrębne tematy. I tak naprawdę wydaje mi się, że oba są poprawne i dobre, i właściwe. To nie jest tak, że coś zabija drugie albo no na tak, odwrót. Problem będzie, jak wydawcy gier stwierdzą, że bardziej mi się opłaca wydać taką planszówkę w wersji elektronicznej niż papierowej, bo tu nie muszą drukować, nie muszą robić śmego, owego. Wydają to, mogą sprzedać dużo większej ilości egzemplarzy i wiesz. I pytanie, czy to jest w jakiś tam sposób nie przydusi trochę tego klimatu. A poza tym wiesz, wiele osób na przykład, no, my mamy korzenie. No nie chcę nic ujmować młodszym osobom, ale wiele młodszych osób, wiesz, nie miało kontaktu z wieloma jakimiś tam grami, bo my zaczynaliśmy w takich czasach, kiedy nie było możliwości pogrania w Magica w wersji elektronicznej, czy wiele gier nie miało swoich odpowiedników elektronicznych, bo nie było, bo wiele osób nie miało komputera, nie było internetu. Tak, kiedyś nie było internetu. No nie było. Wyobraźcie sobie to, nie było. No i wiesz, i patenty w tym stylu właśnie, że zaczynaliśmy na przykład z papierowym Magiciem i pamiętamy smak tego, jak się grało w papierowego Magica, jakie jest uczucie otwierać taki blister i myśleć, co za R-ka będzie w tym blisterze, prawda? No tak, I wiesz, i ten taki dreszcz emocji, prawda, który gdzieś tam odpada w wersji elektronicznej i teraz zobacz, ktoś, kto na przykład nie miał przyjemności grać w Magica, jest tam jakąś osobą młodszą na przykład, no i ma do wyboru wersję papierową, gdzie będzie musiał chodzić do sklepu, kupować te karty i w ogóle, i z drugiej strony będzie miał wersję typowo elektroniczną, która jest, wiesz, łatwa, szybka, przyjemna, może zapograć. Przede wszystkim bardziej przystępna jest, tak? Przede wszystkim znaczy, wiesz dla niego co? Bardziej. No. Jest to tak, że... Szczerze trochę mi się wydaje, że to bardziej przystępne to jest takie bardzo szeroko powiedziane, ponieważ, wiesz, w tym momencie to jest tak, no, łatwiej przystępne. Nie wiem, jak to do końca powiedzieć. Chodzi mi to generalnie, że wiesz, że po prostu ten ktoś, kto tam... No jest na wyciągnięcie ręki, no umówmy dokładnie, się. Dokładnie, no, ale wiesz, ale nie, ale... Kwestia kupienia zdrabki za albo doładowanie konta z karty kredytowej i kupienia czy gry na Steamie, czy na X-ie, czy na PS3, tak? No to jest, ograniczamy się tylko do tych dwóch, trzech ruchów. No tak, tylko że teraz stań sobie, wiesz, w roli osoby, która, wiesz, nigdy nie grała w Magica papierowego, ma tam naście lat, prawda? I ma do wyboru wersję elektroniczną na swojej ulubionej konsoli lub perspektywę kupowania jakichś, wiesz... A myślisz, że są ludzie tacy, są ludzie, którzy... Nie znając Magica papierowego, myślisz, że są w stanie kupić tylko i wyłącznie elektronicznego? Polubią elektroniczną wersję? Nie wiem, szczerze mówiąc, no ale... Bo jeżeli ktoś kupi elektroniczną wersję i dowie się, że ta gra istnieje w formie papierowej, takiej, że mogę pójść z kumplami, pograć przy jakimś stole, jakieś turnieje, FNM-y w przypadku Magica, czy jakieś inne turnieje takie rankingowe, no to myślę, że on będzie się troszeczkę zastanawiał. No tak, tylko czy pytanie, czy wiesz, nie ukrywam, że wiesz, dla mnie na przykład Magic, to, że grałem wcześniej w Magica papierowego, zresztą ty wciąż grasz w Magica papierowego, wiesz, jest takim dodatkowym smaczkiem, jak gramy w to mamy całkowite wyobrażenie, jak to wygląda w wersji takiej unplugged, prawda, tej bez no prądu. Tak, tak. Znaczy, i wiesz, i pytanie... Tego się nie da porównać, to wiemy o tym, tak, nie, no jako jasne, gracze, którzy... No tak, tylko my o tym wiemy, a nie wie o tym osoba, która gdzieś tam sobie siądzie do tego tytułu. Ja myślę, że z tym się nie da nic zrobić, Paweł. No ja wiem. No tylko ja, tak jak ci mówię, ja się trochę tego boję, że to się wszystko gdzieś tam nam, wiesz, scyfryzuje i będziemy za pomocą bitów mogli grać już tylko w Magica, bo Wizards of the Coast, wydawca Magica, stwierdzi za jakiś czas, że im się bardziej opłaca wersja elektroniczna w takiej czy innej lub bardziej rozbudowanej wersji niż śmiganie, wiesz, z kartami, cudami na kiju, drukowanie tego wszystkiego. Wiesz co, nie wiem, czy to jest możliwe. Generalnie, znaczy powiem ci, ja tak bym się jeszcze odniósł, bo Magic Magiciem, okej, ale...
planszówki jeszcze, tak? Planszówki, no, jasne, planszówki i gry w ogóle tego typu, bo... Gry figurkowe taki, jest mnóstwo. Tak, figurkowe i powiem ci, że to chyba nie może umrzeć, bo to ma... To ma taką zupełnie inną wartość według mnie. Ja nie jestem w stanie zrezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Nie jestem w stanie powiedzieć sobie, okej, nie kupujemy planszówek, gramy w gry elektroniczne. Nie, chyba nie jestem w stanie z tego, ale to może to wynika z tego, że wiesz, ja pamiętam czasy Eurobiznesu, Fortuny, Bitwy Morskiej, innych tam różnych gier, no które się przewijały u mnie od dziecka, znaczy, i było tak, w domu tego od groma. I może to z tego wynika, ale powiem ci, patrzę po moich dzieciakach, które są, wiesz, w wieku 7-10 lat i one też lubią to robić, też lubią grać w planszówki i to im sprawia dużą frajdę, oprócz tego, że świat elektroniczny i rozrywka elektroniczna też dla nich istnieje, ale jednak mają taką potrzebę porzucania kostką, posiadania pionków, ściskania ich w dłoni i tak dalej, więc myślę, że to gdzieś tam jest... To jest jeszcze jakoś inaczej skonstruowane, wiesz, że takie rzeczy wydawcy nie zrezygnują z tego, bo jednak wydaje mi się, jestem przekonany, że jest większa grupa odbiorców, jeżeli chodzi o gry planszowe, w postaci planszowej, takiej po prostu typowej, niż tych, którzy kupują te gry w postaci cyfrowej. Ja kupuję gry w postaci cyfrowej wtedy, kiedy posiadam elektroniczną i nie mogę, znaczy nie elektroniczną, tylko tą zwykłą i nie mogę w nią po prostu pograć wtedy, kiedy bym chciał. I tak jest w przypadku Carcassonne, Osadników z Katanu i Magicka. To są takie trzy, no jeszcze Ryzyko, tak? Jest taka gra bardzo fajna, militarna, Ryzyko. I tą też posiadam w postaci i normalnej, i elektronicznej. Ale to są takie dla mnie zamienniki, kiedy wiem, że ja wtedy będę mógł pograć, nie? Wtedy, kiedy ja będę chciał, a nie wtedy, kiedy będę musiał organizować ekipę do grania. Nie, no jasne, wiesz, aż powiem ci tak, no przed ostatnio mieliśmy taką sytuację ze swoim przyjacielem, wiesz, gdzieś tam się spotkaliśmy po jakimś czasie i mieliśmy do wyboru, wiesz, posiedzieć, pograć akurat na Xboxie, bo taką konsolę posiada, albo podjechać do takiego krótkoniego sklepu z planszówkami. No i szczerze mówiąc, wybraliśmy podjechać do sklepu z planszówkami i powiem ci, że to była rewelacyjna decyzja. I bo to się chwali, to się chwali, chłopie. To jest zupełnie, zupełnie inny naprawdę, przynajmniej dla mnie wciąż, mimo iż, wiesz, wsiąknąłem w gry cyfrowe, w tej wersji takiej cyfrowej elektronicznej bardzo, to wersja ta jednak bez prądu jest dla mnie wciąż bardzo, bardzo atrakcyjna i wiesz, nie, ja wierzę, że wiesz co, że wiele osób gdzieś tam, które nas słuchają, będzie, jeżeli nie miało okazji sięgnąć po jakieś tam gry planszowe, jeżeli nie korzystaliście z tego, nigdy nie próbowaliście, tytułów jest mnóstwo. Ja myślę, że wiesz, że można byłoby za jakiś czas w jakimś tam kolejnym podcaście wspomnieć o jakichś tytułach, o których warto, wiesz, moglibyśmy jakoś tam krótko omówić, bo to chyba jest dobre. Myślę, że to warto przemyślenia, to też i w sumie, to też dotyczy gier, no, to też dotyczy gier i myślę, że też dotyczy naszego świata i tego, o czym mówimy i to w czym siedzimy cały czas, to też jest jakby element, no może nie jakoś główny, nie będziemy się na tym bardzo skupiać, nie, ale jasne. To też jest świat, który jest nam bliski, prawda? Ale jest wiele takich tytułów, myślę, o których byłoby warto wspomnieć, które w żaden sposób nie są związane ze światem cyfrowym, a przynoszą dużo frajdy i czasami warto jest się oderwać jeszcze od monitora, ekranu, pada, czegokolwiek i po prostu sobie gdzieś tam posiedzieć ze znajomymi, z piwem czy bez. Z żoną, na przykład z żoną. Z żoną też można z żoną. Wbrew pozorom, sporo tytułów, które można gdzieś tam z żoną, czy ze znajomymi, czy z większymi gronami znajomych grać, bo są też gry tam, wiesz, po sześć ileś osób, prawda? Więc tak, to jest... Tak. Możliwości jest wiele, szczerze mówiąc. No ale wiesz no... Z żoną to tak wiesz, no generalnie, no, bierzemy pod uwagę najbliższe otoczenie. No. Nie, no jasne. Powiem ci tak, no, my jakby patrzymy to trochę też z innej perspektywy, jako tak zwani starsi gracze i tu myślę, że płynnie przejdziemy do drugiego tematu dzisiejszego podcastu. Wiesz, taki sobie wymyśliłem tytuł, śmiała się moja żona z tego. Wiesz, starsi gracze, żona, dzieci, praca i dlaczego warto mieć drugi telewizor? No, ale to dobrze, zaraz wam odpowiemy. Tak, dobrze to podsumuję, to o czym chcę wam powiedzieć, bo jak, wiesz, my jako gracze, wiesz, w okolicach 30, prawda, to no już mamy jakiś tam bagaż, że tak powiem, doświadczeń, zobowiązań i nie tylko, no bo jest, zazwyczaj jest żona i jak jest, no to żona, to jest inwentarz. To jest inwentarz, tak zwane małe stworki. Dodatkowo, żeby to wszystko mogło się kręcić, to musi być i praca, czyli nie ma, że wracamy sobie szybko z roboty, czy tam nawet nie idziemy do roboty i siadamy rano, odpalamy konsolę. Tudzież ze szkoły, nie? Tak, tudzież ze szkoły. Nie ma takiej perspektywy. No i wiesz, jest cały ten bagaż takich doświadczeń i teraz właśnie, no jak na przykład ty sobie radzisz z tej perspektywy, wiesz, z graniem, z godzeniem tego wszystkiego, no bo to zawsze,
zawsze jest kłopot, prawda? Gdzieś ten czas trzeba poświęcić na pracę, dom, dzieci, żonę i gdzie tu znaleźć, wiesz, czy masz, wiesz, bo powiem ci tak. Znaczy mógłbym powiedzieć krótko, że na przykład sobie nie radzę, tak? Bo... No ja też mogę tak powiedzieć. Możemy powiedzieć, że sobie z tym nie radzimy, bo przynajmniej ja mogę powiedzieć za siebie, no mówię za siebie, ale wiem, że masz pewnie podobne rozterki, podobne skąd problemy jak wiesz? Ja. No, domyślam się, myślę, że większość ludzi w podobnym statusie boryka się z tymi samymi rzeczami. No chyba, że ktoś ma swoją norę z własnym telewizorem i tam jest zamknięty i tam w każdej chwili może pójść w drodze między, wiesz, posiłkiem albo zabawą z dziećmi, albo... No tylko, że to też nie jest, kurczę, rozwiązanie, szczerze mówiąc. Nie, absolutnie, że nie, bo oczywiście, tak. Że tak. Skąd mi się w ogóle taki pomysł wziął, wiesz, na to, bo jako, że jestem, przynajmniej jeżeli chodzi o gry multiplayerowe, członkiem klanu Starsi Panowie, tu serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ja też. No i wiesz, i na forum, gdzieś tam naszym takim właśnie tym spoolowym, parę razy pojawiły się wątki wśród gdzieś tam nowych członków, że właśnie mają taki problem, że sobie nie radzą, że żona pewne rzeczy nie akceptuje i w ogóle. I wiesz, i pomyślałem, że to są rzeczy, które my gdzieś tam już przerabiamy od jakiegoś czasu, prawda? No i teraz fajnie było, żeby te osoby wiedziały, że to jest, znaczy normalne, trudno powiedzieć, no ale że to taki problem zawsze się pojawia. Pojawia się, ale to da się ogarnąć tak naprawdę. To nie, się da nie. ogarnąć, tylko trzeba pewne rzeczy ustalić. Zdrowy muszą rozsądek być, trzeba zachować. Tak, zdrowy rozsądek i muszą być ustalenia, bo w ogóle, wiesz co, najlepiej to mieć drugą połówkę taką, która podziela i kocha twoją pasję i chce uprawiać to razem z tobą. To już w ogóle jest ideał, tak? To są idealne połączenia dwóch połówek, że tak powiem. Znaczy, takich kumpli mam, którzy mają żony, które grają razem z nimi, pytanie, czy to jest okupują tak samo. Znaczy, może to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo no, nie będziemy sobie szukać partnerki na całe życie pod kątem tego, że ona będzie chciała trzymać pada w ręku co wieczór. Znaczy, prawda? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że gdyby moja żona gdzieś tam siedziała i tłukła na konsoli tyle co ja, no to bym chyba się zapłakał, szczerze mówiąc. Bo powiem ci szczerze, są momenty, kiedy mam ochotę porobić coś innego i wtedy Ula, wiesz, proponuje rozrywki, czy jakieś właśnie atrakcje i to jest w jakiś sposób oderwanie od tego, co jest, czym jest konsola, prawda? Nie, no oczywiście, wiesz co, znaczy ja powiem ci, u mnie są pewne zasady, pewne są reguły, że ten czas, który, zresztą nie ma go za wiele, ale który jest. To niestety jest problem. Problem czasowy jest tak naprawdę, bo podzielić się pewną tematyką można, tak? No nie wiem, ty oglądasz jakiś film, midło, jakiś serial, ja to absolutnie akceptuję, szanuję to i nie wyśmiewam tego i akceptuję w pełni twoją potrzebę spędzania czasu w taki, a nie inny sposób. Ale z drugiej strony czas, który jest naprawdę, no czasu jest niewiele, żeby można było to jakoś sobie ogarniać w taki sposób bardzo dowolny. No nie wiem, siadam to kiedy chcę, tak. Gram kiedy chcę, zajmuję się dziećmi kiedy chcę, bo czas nie jest z gumy, a czasami dochodzą też różne przypadki losowe, dochodzi zmęczenie, inne różne cioci, rzeczy, na przykład jakieś wyjazdy, cokolwiek. Rocznice, i tak naprawdę, o tym pamiętajcie. Tak, tak to. Żyjąc w rodzinach, to jest problem do ogarnięcia, bardzo mocno logistycznie trzeba to ogarniać. Bo... Znaczy nie, podstawa to się dogadać z drugą połową, szczerze mówiąc, bo granie na siłę, wiesz, pójść w takie zaparte, że ja gram i muszę grać i tyle, no to prowadzi do konfliktów. Nie, no jasne. Prawda? To będą zawsze zgrzyty. To będą zawsze zgrzyty. I ja to przerabiłem już nie raz, więc... Nie tylko ty. Trzeba to ogarnąć po prostu. Musicie sami sobie jakoś to dokładnie znaleźć. Takie... Nie, taka konkluzja od nas, z naszej strony, że wiesz, że... Nie iść na noże. Nie, no najważniejsze... Nie zapominajmy o jednej rzeczy, no. Konsola jest konsolą, to jest coś wirtualnego, cyfrowego, co by się nie działo, no, konsola może się zepsuć, a jak się żona zepsuje albo będzie miała pretensje, to jest większy problem, bo do serwisu nie oddacie. Ale Paweł, jeszcze inaczej, bo patrz, mówisz, że granie graniem, ale na przykład czasami ja też ucierałem pewne rzeczy bardzo długo w kwestii tego, że wyżej stał na przykład jakiś serial, albo wyżej stał jakiś You Can Dance, albo wyżej stało na przykład jakiś X-Factor, tak? Wyżej stały takie rzeczy. I ja musiałem szlifować takie, ucierać taką drogę i sprowadzać to do mniej więcej tego samego poziomu, że słuchaj, dla ciebie You Can Dance jest ważne. Dla mnie ważny jest Battlefield czy cokolwiek innego. Chciałbym też spędzić ten czas i to też jest dla mnie istotne. No, po prostu kwestia tego, że nie, że
moje jest bardziej mojsze, a twoje jest gorsze, tak? To jest nie, na no zasadzie takiej, że... Każdy ma takie same takie rozrywki, jakie tam sobie lubi. Trzeba to szanować, bo dokładnie. Jeżeli tego nie szanujemy, to to się zatraca. To nie ma możliwości, żeby to funkcjonowało razem pod jednym dachem wspólnie, tak? I tworzyło jakąś całość. To no się tak. Nie uda. I tu dochodzimy do takiej końcówki tego tytułu, czyli i dlaczego warto mieć drugi telewizor. Bo to często, nie mówię, że to jest rozwiązanie, bo też nie o to chodzi, żeby się zatraciło. Ale warto mieć, dokładnie tak powiedziałeś. Ale warto go mieć. Bardzo to ułatwia, szczerze mówiąc. Jeżeli macie możliwość i to wiesz, miejscową możliwość, bo to też trzeba pewnie, gdzieś to trzeba postawić, czy dokładnie. Telewizor, czy monitor i możliwość finansową, to zawsze gdzieś to w jakiś sposób ułatwia. Nie jest to rozwiązanie, nie można się też w tym zatracić, bo to nie o to chodzi, że wiesz, wracamy z pracy, jedna osoba siada do seriali, druga osoba siada do grania, kładzie i nie ma nas, nie? I nie ma. Nie, no tak jak mówię, no ważne, żeby zachować ze wszystkim zdrowy rozsądek. To jest podstawa, najważniejsze i ja gdzieś też od jakiegoś czasu nad tym pracuję. Ja jestem od roku ojcem, ty trochę dłużej, więc to też dodatkowo utrudnia i przeorganizowuje całą wiesz, hierarchię wartości. No i zmieniają się absolutnie wtedy priorytety, prawda? To jest jasne, już wtedy poza w ogóle, tutaj nie można stawiać grania na piedestale i jednak życie weryfikuje to bardzo szybko. Co innego, że człowiek chce sobie czasami pograć, ma taką potrzebę, wraca z roboty, chce się gdzieś tam oderwać, rozerwać, prawda? Zresetować, no i... po prostu taki reset, nie? Tak, dokładnie tak. No i często właśnie moja druga połowa pyta się, z czego to wynika, dlaczego tak... Dlaczego że uciekasz takie... w tą stronę, tak? No tak, a to jest po prostu... Że nie chcesz się resetować z nią na przykład. Przy You Can Dance. No nie zawsze jest to reset, prawda? No tak. Każdy potrzebuje czegoś trochę innego. I wiesz, i wydaje mi się, że tak jak to, co jest najważniejsze, zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli zachowacie zdrowy rozsądek i porozmawiacie z drugą osobą, to gdzieś to zawsze znajdziecie jakiś konsensus, rozwiązanie, prawda? I da się to wszystko pogodzić, ogarnąć. Wymaga szacunek i akceptacja. Tak. To tyle na koniec ode mnie. Ja mogę tyle powiedzieć. Szacunek i akceptacja drugiego. To jest i wtedy to się może udać. No, to jest bardzo ważne. No i co? To by było na tyle takie, jeżeli chodzi o tematy. Takie moralizowanie takie. Tak? Ale polecieliśmy, stary, po prostu, wiesz, książkę napiszemy. Nie wiem, czy tego nie wytniemy w ogóle. Czego? Całego tego o starych się graczach? Na przykład wywalimy wszystko, żeby nie było. Zaczynam się martwić sobą już, jak taki stary Tetryk, ale dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra, do teraz polecimy trochę newsami growymi. I co? I na pierwszy, że tak powiem, ogień pójdzie podsumowanie ostatniego większego wydarzenia, czyli E3. No i mamy tutaj nagrody, zostały rozdane, Game Critics. Tak jest. No i powiem ci szczerze, że tak jak oglądałem listę tych nagród, co kto dostał, to wygląda to bardzo ciekawie i bardzo wróży to dobrze tytułowi, który gdzieś tam jest u mnie wysoko na wyczekiwany, że tak powiem. Na świeczniku, jasne. No bo co, no, główną nagrodę, to może polecimy po kolei nagrodami, sobie mówimy po prostu jakie są nasze oczekiwania, czy tam ogólnie opinie na ten temat. No czyli dobra. Tak zwane best of show, czyli najlepsze na pokazie dostało The Last of Us. Dla mnie, no bardzo dobrze, ja się z tego niezmiernie cieszę, że tak to gdzieś tam dziennikarze czy krytycy docenili. Mhm. Chyba się zgodzisz. Tutaj chyba nie będę jakoś specjalnie się wypowiadał więcej, bo to jest chyba oczywiste. To naprawdę jest mocny tytuł i to, że nas zgarniał, jakoś mnie niespecjalnie dziwi, nie? Nie, no jasne. No, kolejną nagrodą jest Best Original Game, czyli najlepsza oryginalna gra. No i tutaj się niestety będziemy musieli powtórzyć. The Last of Us. No tak, tutaj. To też według mnie zasłużone. Jak najbardziej, tutaj bez dwóch zdań. Kolejne jest Best Console Game. No i znowu się powtórzymy, The Last of Us. Czyli trzy pierwsze z góry, to no wiadomo, nie, no wydaje mi się, że to są takie mocno, to są warte naprawdę i takie mocne nagrody i bardzo mnie cieszy, że ten tytuł zgarnął te nagrody. Bo ja, to są naprawdę... Zasłużone. Tak, jak najbardziej. No co, no i tu mamy Best Handheld Mobile Game, Sound Shapes. Szczerze mówiąc, pierwsze słyszę, nie wiem, czy ty słyszałeś w tym tytule? Gdzieś mi się tam obiło, ale... Ale musi być dobry. No ale widocznie jest tak na tyle dobry, że jeżeli jest the best jak na handheldach i na mobilach, to znaczy, że coś gdzieś jest na rzeczy. Nie? Znaczy wiesz co, powiem ci tak, no tam potem w następnych nagrodach wyjdzie parę właśnie takich rzeczy, że czasami czegoś brakuje, nie do końca to musi być najlepszy tytuł, mogą być po prostu braki w tych tytułach, więc trudno nam się wypowiadać na temat soundtrack. No dokładnie. Następne mamy Best PC Game i tu mamy XCOM Enemy Unknown. No tu, nie wiem, czy nie, to jest... Chyba nie za bardzo bym się zgodził z tym, ale no...
No, ale... Sorry, nie mnie oceniać to. Nie, no jasne, ale to wiesz, trochę to może dowodzić tego, że w tym segmencie pecetowym jest jakiś brak takich tytułów, prawda, dobrych. No jest. I gdzieś tam z racji, czy to nie mówię, że ogólnie jest brak gier na peceta dobrych, ale w tym momencie jest brak dobrych tytułów, wiesz. No premier, bo równie tak. Dobrze mógł być, tam był Diablo 3 mógł być równie dobrze. No tak, prawda? tak, równie dobrze, ale E3 to chyba nie był tam gdzieś, nie było prezentacji, czy... No tak, ale no... Nie no za tak, bardzo tak. Jestem zadowolony, że tam jest X-Com, no bo... Dokładnie. No i ja na przykład teraz mamy następne. To mamy najlepszy sprzęt, czy tam ogólnie jakieś oprzyrządowanie, tak? Peripherial. No. No tak. I tu mamy Wii U. Znaczy wiesz co, akurat... Nie, powiem ci tak. Można się śmiać, można się nie śmiać z Wii, ale... Zastanawiam się, czym się kierowali, tak? Bo jeżeli kierowali się mocą bebechów, no to... Jest i dla mnie to wszystko jasne. Ale wiesz, że moc bebechów nie jest najważniejsza. Powiem ci szczerze, dla mnie to Zombie U, ten tytuł, który oni tam gdzieś wydają i pokazują na Wii U, jest tytułem, który mnie rozwalił zupełnie. Daj radę. To nie jest lipa. Nie. Nintendo w tym całym swoim szaleństwie ma dobrą metodę, bo oni stawiają na naprawdę dobre tytuły. Oni coś chcą, żeby te gry miały. To o czymś kiedyś rozmawialiśmy, że wiesz, że gry muszą coś w sobie mieć. To wiesz, przy okazji tego tam 7-dniowego projektowania FPS-a, że gra musi mieć w sobie to coś. Tak, taki pierwiastek przyciągania, nie? Nintendo bardzo mocno to stawia i ten ich kontroler, który jest taki mocno dyskusyjny, bo jest ciężki, duży, nieporęczny, w ogóle szmery bajery, ale ma ten wyświetlacz, daje pewne możliwości, wiesz. Zmienia trochę perspektywę i możliwość samego grania. I powiem ci szczerze, że Wii U dla mnie, znaczy to trzeba też przyznać, że nie ma innych dobrych sprzętów teraz na horyzoncie, jeżeli chodzi o jakieś takie duże, sztandarowe sprzęty, które by ci tam gdzieś przybijały. To myślę, że to jest zasłużona nagroda i wiesz, i oni naprawdę dają rady. Niech będzie. No i kolejne jest Best Action Game i tu mamy Halo 4. Halo 4. Ja się absolutnie zgadzam. Ta gra też na mnie zrobiła mega wrażenie i uważam, że to jest nagroda naprawdę z górką zasłużona. Spokojnie. Nie było nic, co mogłoby jakoś zagrozić specjalnie tej grze. Naprawdę bardzo dobrze wygląda i prezentuje się znakomicie. I chętnie bym w to zagrał, mimo że nie posiadam klocka, ale naprawdę gdybym posiadał, to naprawdę na pewno bym tą grę chciał ogarnąć. Ona jest fajna, podoba mi się, ja lubię takie klimaty. Nie posiadam klocka, nie grałem nigdy w Halo. Nie wiem, nie ciągnęło mnie, szczerze mówiąc, w kierunku tego tytułu. Jakoś tak na PC-cie się nagrałem kupę w Quake'a, a tak jakoś mi to trochę... Quake, Unreal to są takie dla mnie trochę klimaty w tym stylu, prawda? Wysokie skakanie, dużo amunicji, strzelanie, co takie... Nie wiem, jakoś mnie to nie kręci. Nie mówię, że zła gra, to tak, żeby było od razu jasne. No i dobra, to nie będziemy się maltretowali już nad tym Halo. Best Action Adventure Game, czyli najlepsza gra akcji przygodowa. No i tu się będziemy musieli powtórzyć tak jak na początku, czyli mamy znowu The Last of Us. I myślę, że tutaj nie ma co dyskutować, że to jest równie zasłużona. No i powiem ci tak, kolejna nagroda mnie szczerze mówiąc rozwaliła i doskonale dowodzi tego, tej tezy, którą dziś miałem, że jest brak tytułów w tych właśnie na trzy w pewnych kategoriach i musieli dobrać po prostu to, co było. No bo jakikolwiek mamy, gniot, nie? Tak, mamy, jeżeli, znaczy nie może to gniot, no ale no, myślę, że może być sporo lepszych tytułów, no bo Best Role Playing Game to jest South Park The Stick or True. Znaczy The Stick of True, przepraszam. Czyli patek, kijek, prawdy. Różdżka, no cokolwiek. Dalej, no cokolwiek, no ale tak między Bogiem a prawdą, no wiesz, no jest dużo dobrych tytułów i można było tutaj, wiesz, znaczy zapewne szukali czegoś oryginalnego, ale no tak słabo, no to jest słabo. Słabo. Kolejne to jest Best Fighting Game, no i tu mamy Injustice Gods Among Us, to jest tytuł twórców Mortal Kombat. No i to takie Mortal Kombat z innymi skórkami, trochę szczerze mówiąc, i też... Nie wiem, bijatyk nie ogarniam, nie mogę się znaczy, wywiedzieć. Widziałem jak to wygląda, szczerze mówiąc, to po prostu no, taki mocny klon Mortal Kombat, ten sam silnik, po prostu nowe postacie. No w tym momencie to może być rzeczywiście najlepsza fighting game, a czy tam gra, wiesz, walki jaka jest, czy była pokazana na E3. Czy najlepsza ogólnie, to trudno powiedzieć, prawda, bo mamy jeszcze tam jasne, tak. Wszystkie Street Fightery, wiesz, Tekeny i inne cuda temu. Mortale. Na przykład. No i co? No i kolejny mamy Best Racing Game, Need for Speed Most Wanted. Zastanawiam się, czy to jest trafione. No ale jak nie było z czego wybierać, no to się wybiera pierwsze lepsze. No.
Mamy bez Sport Game FIFA Soccer 13, no klasycznie, wiesz, FIFA co roku, więc pytanie, czy jest najlepsza? No może, no. Ja nie ogarniam, że tak powiem, FIFA zupełnie, tak jak Halo, więc kiedyś, dawno temu, ale to już zamierzchłe czasy. No i co, kolejna nagroda bez Strategy Game, mamy XCOM Enemy Unknown. No pewnie chodzi o jakieś elementy turowe, tak? No bo to kluczowe dla tego tytułu. No i czy najlepsze? Też nie wiadomo. Może po prostu jedyne i dlatego. No dokładnie. Bez tak Social Casual Game, czyli najlepsza jakaś tam społecznościowa, codzienna gra. Towarzyska, tak. Towarzyska. Dance Central 3. No, możliwe. To jest taki... Cokolwiek to nie jest, nie? Nie, no to jest taka taneczna tam na Xbox. Tak, pewnie takie, wiesz, Dance Star Party albo jakiś inny, tak. Ale nie, powiem ci, że tytuł na takie imprezy jest bardzo przyjemny i tak, wydaje no, mi... takie tytuły się idealnie, wiesz, SingStar, jakieś Guitar Hero, to są idealne rzeczy. No. Ten tytuł jest akurat całkiem spoko i tutaj muszę stanąć w jego obronie, mimo że klocka i kinek to nie posiadam, to wygląda naprawdę fajnie i rzeczywiście na pewno swoją rolę spełnia, bo tak jak oglądałem gdzieś tam mnóstwo jakichś filmów, to robi wrażenie, szczerze mówiąc. No tak. No i co, Best Motion Simulation Game, czyli najlepsza symulacja, tak, z ruchu, tak, czy... ruchowa, czyli generalnie ruchowa. Udział naszego ciała no i tu mam powtórkę, w świecie interaktywnym. Tak, tu mam powtórkę Dance Central 3. No i okej, tu się zgadzam. Niech będzie. No i dobra, mamy Best Online Multiplayer, to już zbliżamy się do końcówki. Mamy Halo 4. Czy najlepsze? No chyba najlepsze, jeżeli takie wyszło. Znaczy powiem ci tak. Może jedyne było. Ja będę przy tym obstawiał. No tak. Best Downloadable Game, czyli najlepsza gra do ściągnięcia. I Unfinished Swan. Z tego, co widziałem na trailerach. To daje radę. To jest fajny klimat. To będzie hicior na pewno. Nie, no taka fajna dystrybucji to. Fajna gierka, trochę inna niż to, co tam jest dookoła. A to dokładnie, naprawdę... odjazdowa, ale że ja lubię odjazdowe, to na pewno się umie znajdzie na dysku na bank. No i co? No i ostatnio tu mamy specjalne wyróżnienie z racji grafiki i to jest wymienione Star Wars 1313. Moim zdaniem jak najbardziej zasłużone, bo tytuł wygląda przepięknie, mimo że śmiga na starym silniku Unreala. Mhm. No i kolejnym, jeżeli chodzi o grafikę wyróżnionym, jest Watch Dogs. Tu nie mam absolutnie, że tu w ogóle nie dziwi mnie to wcale. Kapcie urwało, prawda, szczerze mówiąc. No i ostatnie dwa wyróżnienia, to jedno to jest specjalne wyróżnienie za dźwięk. No i tu się powtórzymy, The Last of Us. Nie słyszałem. Trudno mi się powiedzieć w ogóle. Dokładnie, wiesz, nie wiem jak chyba, że tam jest jakaś informacja na temat tego, kto to będzie tworzył, albo może jakieś są informacje na temat udziału ludzi w soundtracku, albo... Nie, to tak to ciężko wyczaić. Wiesz, może jakaś tam głębia tego dźwięku, cała ta kompozycja tego wszystkiego jest jakaś wyjątkowa, prawda? Mhm. Chyba, że tu chodzi, wiesz, o dźwięki otoczenia, o skonstruowanie, udźwiękowienia, no tak, architekturę tego dźwięku. Tak, chyba, że to o to chodzi, no to wtedy... Okay, co prawda trudno to na podstawie traileru ocenić, a i dlatego tutaj jakby nam nie możemy się wypowiadać. Nie siedzieliśmy w sali i nie oglądaliśmy tego. Mm-hmm. No i ostatnim specjalnym wyróżnieniem za innowacje to jest Watch Dogs. No i myślę, że tutaj jest też zasłużone, bo tytuł jest trafnie, naprawdę... według mnie trafnie. Tak, jest bardzo wyjątkowy i na pewno warto gdzieś mu tam nagrodę w tej kategorii przyznać. No i co? Tak, no i trzymając się jakby wątków trochę takich E3 i tytułów, o których gdzieś tam już wspominaliśmy. W ostatnim tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć dwa bardzo przyjemne trailery i mówimy tutaj o tytule Dishonored. I tak jak pamiętasz, kiedyś ci wspominałem, jak pierwszy taki trailer rzeczywiście gameplayowy wyszedł, to że tytuł nie do końca do mnie przemawia, że muszę coś jeszcze zobaczyć. Nie mówię nie, ale nie jestem na razie jakoś strasznie zajarany. To powiem ci, że po tym, co zobaczyłem w zeszłym tygodniu, jestem jak najbardziej na tak. Tytuł ma dużego plusa i jest już na tak zwanej, wiesz, żółtej karteczce do kupienia. Tak, nie powiem ci, zresztą te... Bo może wspomnimy tylko krótko, wiesz, co było takiego wyjątkowego w tych trailerach, bo były dwa, prawda, z tego co pamiętam. Czy możecie to zobaczyć na naszym Facebooku, bo też dawałem linki do nich, zaraz jak się pojawiły, tak naprawdę... Damy jeszcze w stopce też będą dodatkowo. Będzie w stopce i na pewno zobaczycie. Fajne pokazanie tego, jak można przejść grę na dwa sposoby, tak naprawdę. Można przejść ją na taki sposób skradankowy, znany z Tifa albo Deus Exa. Albo z Deus Exa, tak? Gdzie można to zrobić naprawdę po cichu i nie robić w ogóle zadymy wokół siebie, a cel będzie osiągnięty. No i na głośno, i gdzie robimy totalną rozpierduchę i siejemy naprawdę postrach i wycinamy wszystko, co tylko się da wyciąć. Ale powiem ci, oglądałem je raz, dwa, trzy, czwarty, po prostu nie byłem w stanie się najeść tym gameplayem. Generalnie no wygląda to tak, że kurczę, ja chcę październik, nie?
Nie, powiem ci szczerze, że byłem bardzo miło zaskoczony. Ja miałem przyjemność grać w Deus Exa. Z tego co pamiętam, co ty wspominałeś, to ty nie grałeś w Deus Exa. Nie było mi dane jeszcze. No tak, ale to mówię ci, zagraj, warto, bo nadrobię tą zależność. Grzeszysz nie grając. Tak. Nie, do czego zmierzam, że wiesz, że bardzo mi to przypominało właśnie klimatem Deus Exa. Tą możliwość, wiesz, w Deus Exie było tak samo, można było całą grę przejść nie zabijając nikogo, tylko gdzieś tam ogłuszając, wiesz, zaciągając, oślepiając na kiju. Więc było mnóstwo tych takich możliwości naokoło. No i Dishonored jest bardzo podobnie. I to jest fajne, że jest tam, wiesz, zresztą... Powiem ci, to ta opcja z wejściem w rybę w ogóle i gdzieś przepłynięcie w ogóle. Zobaczcie trailer, będziecie wiedzieli, o co chodzi z rybą, bo to jest ryba mi wyrwała skarpety, nie? Tego nie będziemy opowiadali, bo to jest po prostu, to są takie smaczki, które trzeba rzeczywiście zobaczyć i najlepsze, że oni wspominali sami deweloperzy, bo to jest z komentarza gdzieś tam deweloperów, że mnóstwo takich rzeczy dopiero playtesterzy im powyciągali, poznajdywali jakieś takie, i to jest fajne, że deweloper w taki sposób podchodzi do tytułu, jest taki otwarty, wiesz, i daje tyle możliwości, tyle ścieżek, prawda? Ja powiem jedną rzecz na koniec, tak, już schodząc z tej gry, że dla mnie to będzie tytuł tego roku. Śmiejcie się lub nie, ale tak będzie dla mnie. No miejmy nadzieję. Szczerze mówiąc, chciałbym, wiesz, być tego tak na 100% pewien. Ja mam jeszcze kilka takich tytułów, których gdzieś tam czekam i bardzo liczę i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No i to chyba tyle, w temacie Dishonored. Czekamy po prostu. Tak, czekamy, no bo tylko tyle możemy zrobić, no. Tylko tyle można zrobić, nie? Czekamy, ale na przykład doczekaliśmy się kolejnej fajnej rzeczy od naszego kochanego Sony, prawda? Fajnej, fajnej. No wiesz, mówię to z takim przekąsem i taką trochę ironią, bo pojawił się jakiś tam update do PS3. Kolejny genialny update. Znaczy powiem ci, ja nie ogarniam pewnych rzeczy, albo nie wiem, powinienem iść na japonistykę, żeby to ogarnąć, albo na jakieś jeszcze inne korepetycje. Zastanawiam się, czy Sony, publikując takie update'y, ma świadomość tego, co oni tym update'ami w ogóle robią. Dla takiego szczerego Kowalskiego, dla takiego zjadacza chleba jak nic my nie robią. Bo jeżeli się dowiaduje, że ja mogę nagle kopiować kilka save'ów naraz, albo zamiast eject disk zrobił mi się remove disk, albo jeszcze w ogóle jeszcze coś dziwnego, że mi się konsola wyłączy w trakcie gry, na przykład gdy ja bym poszedł nagle z kumplem na browar i zapomniał o tym. Stary, to są tak zmiany tak istotne jak to, że Hiszpania wygrywa z Włochami 2-0. To jest tak dla mnie istotne. Bardzo istotne. Nie, oczywiście to mi się wydaje, że Sony z tymi update'ami ma taki trochę problem, znaczy problem, nie wiem, szczerze mówiąc, może tak, że oni mnóstwo wydają update'ów i mnóstwo tych zmian jest po takiej stronie trochę niewidocznej dla gracza, że oni gdzieś tam coś optymalizują z tyłu, poprawiają tą komunikację konsoli, czy to właśnie teraz, wiesz, z Vitą, czy łatają dziury w systemie, których czy nie wiemy. Czy łatają jakieś dziury, o których na przykład my nie wiemy, albo naprawdę. Czyli dobrze, że robią te update'y. Powiem szczerze, mi z perspektywy tego, że posiadam plusa, to w żaden sposób gdzieś to tam nie koliduje, bo te update'y same mi się ściągają, więc to jest dla mnie żaden problem. Jakieś tu są, wiesz, małe poprawki, miało być coś z nimi poprawione z przeglądarką, mówimy o przeglądarce internetowej. Tam coś porobione jest, ale to... Ale tak niewiele. Czy ty uważasz, że to są takie zmiany, które gracza są mu potrzebne, są konieczne? Ja uważam, że to jest naprawdę takie... Człowiek robi te update'y po prostu, bo je musi robić, bo inaczej nie będzie online, ale one niczego nie wnoszą. Od dłuższego czasu te update'y nie wnoszą niczego. No tak, tylko robię, z drugiej fajnego. Strony, jakiego update'u byś się spodziewał? Co musieliby zmienić? To nie chodzi o to, czy tam co musieliby zmienić, co nie, bo tak naprawdę w konsoli jako taką nie brakuje mi jakoś tak specjalnie za dużo rzeczy. No, mógłbym się tam doczepić do za małej chmury albo do tego, że brakuje jakichś tam innych funkcjonalności typu fajnego YouTube'a albo cokolwiek. Cross-game chata, niesłownego już. No cokolwiek, ale tak naprawdę po co tak rozdmuchują to? To powinno być po cichu, tylko rozumiecie, robimy update tu, pyk, pyk, a nie to wiesz, zaraz się idzie, rozpływają się ludzie na ten temat. Analizują, szukają tajemnic. Tak, analizują, chyba szukają tajemnic i rozkładają to na czynniki pierwsze, na atomy, żeby się dowiedzieć, że naprawdę tym razem też lipa jest, nie? No tak to niestety wygląda, ale czy powiem ci szczerze,
no był swojego czasu jeden update, który gdzieś tam dodał więcej RAMu do konsoli, nie wiem czy kojarzysz, był taki update, że trochę okroili system operacyjny i udało się wykroić tam parę mega więcej dla samej konsoli. To są takie przyjemne update'y i wydaje mi się, że te są fajne, ale nie zawsze... To pewnie bardziej ucieszyło deweloperów niż graczy. Znaczy, no, gracze też to ma jakieś znaczenie, prawda, bo gdzieś tam ktoś to polepsza, prawda, to co my dostajemy, lepszy produkt. No tak, pewnie tak. No, a propos produktu i testowania, to ja niestety nie dostałem, nie wiem, byłem chyba w tym roku niegrzeczny. Ty byłeś wyjątkowo grzeczny, bo dostałeś w tym tygodniu dwa klucze do dwóch zamkniętych bet. Tak. I tu mówimy o Daście i mówimy o Might and Magic. Duels of Champion, tak. Duels of Champion. To co, to może, wiesz co, no to powiedz mi i słuchaczom a propos Dasta, bo szczerze mówiąc nie miałem przyjemności grać, a tytuł wydaje się ciekawy, przynajmniej z tego co oglądałem. No ale jestem ciekawy, jakie jest twoje zdanie. Znaczy generalnie wydaje, jeżeli chodzi o Dasta, bo Dust jako gra ma potencjał i założenia świata i tego, co ma się dziać, one są ok, one naprawdę dają radę, ale powiem tak, wykonanie tego jest mizerne i tak naprawdę dzieje się... Grafika, jakość... Czy wiesz co, wiesz, że ta grafika dla mnie to jest tak naprawdę, ona gdzieś tam troszeczkę niżej stoi niż sam fan z gry i sam gameplay. Ona, grafika, no, nie ma szału, to nie jest coś, co urywa, ale chodzi o samą mechanikę i o to, w jaki chaos jesteśmy wrzuceni jako gracze. Wpadamy w coś, nie mamy absolutnie jakiegoś takiego... To nie jest takie przystępne i takie przyjazne. Ta gra nie wydaje mi się taka, żeby była taka przystępna i przyjazna. Wpadamy w jakiś wir, jest nas na mapie z 300 sztuk, robimy, czyścimy gdzieś jakiś sektor czegoś, przyjmujemy jakieś działa. Już w ogóle nie mówię o tym, jak się strzela, jak to mechanicznie jest skonstruowane. Wyspimy się co 10 sekund w ogóle. Jest taki, powiem ci, mało to jest takie fajne i takie przyjazne. Ta gra nie jest fajna w grze, w odbiorze, bo potencjał i założenia i pomysły są fajne, ale realizacja ich, tak jak w przypadku Syndicate, jest, no, umówmy się, no... Nie jest dobra, no kurczę. To nie wróży dobrze. Liczyłem na tego Dusta, bo lubię tego typu tematy. Tematy takie właśnie, takiego bardzo dużego świata i takich klimatów. No i to będzie tego... też fajna interakcja między, wiesz, PC-tową wersją Eve, tak? A wiesz, tak. A ty... Ale powiem ci, że kurczę, no nie wróżysz, nie wiem, temu dobrze. Mam po prostu obawy, że to się nie uda, że to skończy się jak z Syndicate'em, który... Miał urywać i miał być wypas, miał być git, ale... Ale nie urwało. Nie urwało i tak dalej. No to szczerze mówiąc, trochę mnie zawiodłeś. Natomiast może urwać kolejna gra, do której dostałem kluczyk też w tym tygodniu. Właśnie, może dlatego, że to karcianka. Właśnie Might and Magic Duels of Champion. I powiem wam, że to jest taka karcianka, która troszeczkę jest połączeniem Magica z Heroesami. To jest naprawdę... Brzmi ciekawie. Powiem ci, połączenie bardzo fajne i co jeszcze lepsze, bardzo udane. Yubi naprawdę zrobiło coś fajnego i troszeczkę też przypomina troszeczkę grę Astral Masters, jeżeli gracze karciani będą pewnie wiedzieli. Bardzo fajna gra wydana na PC ileś lat temu i to jest naprawdę fajne. Naprawdę bardzo fajnie się gra, bardzo przyjemnie to jest zorganizowane. Masa kart w ogóle. Dostajemy jako gracze na początku dostajemy jakieś tam boostery, które możemy sobie odpakować. Podobna taka namiastka właśnie takiego dużo zaczerpnięte z Magica generalnie. Dużo zaczerpnięte z Magica. No to dobre i wpleciony system mechanika i turówka taka wpakowana Heroesowa, bo nawet widok jest ten sam. Jak dla Heroesów, czyli widzimy siebie po lewej stronie, a wroga widzimy po prawej stronie. Jest karta, karty są jakby, są bohaterowie, czyli jest po 20 żyć, czyli kolejne zaciągnięcie z Magica. Tak naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie i płynnie to się wszystko przeplata. I to naprawdę jest fajny tytuł. I myślę, że... No to widzisz, ja się spodziewałem trochę innej opinii, szczerze mówiąc, bo myślałem, że Dusta pochwalisz, a Might and Magic gdzieś tam, wiesz, będzie tytułem takim standardowym, a zaskoczyłeś mnie odwrotnie. Jest inaczej, znaczy, nie uprzedzałem się w ogóle do Dusta, liczyłem bardzo na Dusta, to nie jest tak, że ta gra może znajdzie odbiorców, no jak każda, pewnie znajdą się ludzie, którzy będą chcieli w to grać, ale powiem ci, że ja jestem troszeczkę rozczarowany i tak naprawdę... Nie wygląda to za dobrze, a za to Might and Magic i Duels of Champion naprawdę
powiem ci, że jest no, świetna, świetna. No to co, to jeżeli tylko macie możliwość, bo jesteście grzeczniejsi niż ja i dostaliście klucze do bety, to próbujcie. Chętnie byśmy się z wami podzielili jakimiś gameplayami, no ale niestety nie możemy. Niestety nie możemy tego robić. Zamknięta beta, więc tutaj byłyby tylko problemy z tego. Ale jeżeli już będziemy mogli tylko coś pokazać, to na pewno pokażemy i Dusta, i Might and Magica, żebyście mogli gdzieś tam sobie sami pooceniać, jak to wam się widzi. Mhm. A to i co, no to tyle chyba, jeżeli chodzi o bety. No i bety. Co, mamy kolejny taki trochę jubileuszowy temat, nie dla nas jubileuszowy, a bardziej dla Atari, mianowicie 40 powrót lat do, Atari. Powrót do korzeni znowu, no pogadamy trochę o historii, nie? Tak, to takie twoje korzenie, szczerze mówiąc, bo to ty ten news wykopałeś, to co, no może powiedz trochę na ten temat. Znaczy, no tak, no historia dotyczy firmy Atari tak naprawdę i tego, że 40 lat minęło jak jeden dzień, jak to kiedyś było w jakimś serialu. Nie, 40, nie, tam było 20, nie pamiętam. Dobra, w każdym razie 40 lat. Ale na potrzeby Atari mamy 40 lat. Podkręcili się pod 40, także 40 lat minęło jak jeden dzień i chyba tak faktycznie jest, bo sama Ataryna pokazała dużo ciekawych, nie dość, że sprzętów, nie dość, że ciekawych gier, które począwszy od jakiegoś Ponga, I różnych innych tematów związanych, czy chociażby Montezuma, czy no masę, breakouty i tak dalej. No tego było naprawdę masę i pokazała. Atarena też taki pokazała pewnym firmom, jak Commodore chociażby, kierunek. I Commodore też podążało podobną ścieżką. No i stworzyło tak naprawdę wiele ciekawych rzeczy i takie podwaliny tego, co mamy dzisiaj, nie? No jest tak, to takie jak niepodważalnymi prekursorami, prawda, w tak, dużym stopniu. Tak, tak. Chociaż tak zawsze pamiętam też te walki komodorowców i amigowców z atareniarzami, tylko jeżeli chodzi już w ogóle o Atari ST, to była bardzo fajna. Jakie mamy teraz walki? Inne tak, teraz, tak, tak. To się nazywają, to, ale pamiętam, że takie rzeczy właśnie też istniały, ale nie będziemy o tym za dużo mówić. Generalnie samo Atari i nawet konsola przenośna, która była i miałem z nią do czynienia przez długi okres czasu, chodzi o Lynxa, to są naprawdę bardzo fajne, ciekawe produkty i ciekawe rzeczy, więc tak naprawdę Lynx czy właśnie Jaguar to są rzeczy, które miałem w rękach i naprawdę grywałem, oprócz tego oczywiście, oprócz komputerów, też i konsole, które się podpinało do telewizora, tam były czy jasne, na kartridże i tak dalej. No naprawdę Atari zrobiło w swojej historii wiele dobrego dla gracza, do tego co mamy teraz. Wielu fajnych deweloperów stworzyło. Infogrames, przecież genialny deweloper. I tak naprawdę, no co można powiedzieć, no świetna historia, świetne portfolio, świetna historia. Jasne, ja po prostu jestem tą firmą tak samo zachwycony jak firmą Commodore czy Sinclair, tak, od ZX-a. No to są świetne historie, to są fajne tematy, naprawdę, i to przede wszystkim ludzie, którzy tam, pasjonaci, którzy tworzyli to wszystko i naprawdę początki poświęcali się bez końca temu i to, tam było widać miłość i tą pasję, nie? Do tego, co tworzyli. Nie, no jasne, znaczy powiem ci tak, no na pewno warto teraz wszyscy, którzy gdzieś tam nie mieli okazji, czy chcą sobie odświeżyć stare wspomnienia, to zachęcamy do odwiedzenia strony atari.com. Czy ściągnięcia emulatora, naprawdę teraz jest to jest tak dostępne. Ale nie, tak? Nawet nie o to chodzi. Na samym atari.com jest możliwość teraz, z racji właśnie tej rocznicy, jest tam mnóstwo różnych promocji, można wiele gier pościągać, na przykład na iPhone'y czy jakieś tam tablety, w wersji właśnie za darmo, takiej wiesz, cyfrowej. I myślę, że to jest taka fajna okazja, żeby sobie warto skorzystać, według mnie warto skorzystać. Jeżeli macie możliwość, wbijajcie na atari.com i ściągajcie sobie stare gierki i obczajcie. Tam jest w ogóle sklep ze starymi grami, można wszystkie, całą bibliotekę Atari, z tego co kojarzę, pościągać, więc myślę, że warto dla wszystkich, którzy gdzieś tam mają jakiś sentyment do tej konsoli, to odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda, czym to pachnie, i myślę, że to jest takie miłe. To warto, warto chociaż troszeczkę poświęcić i naprawdę zrobić sobie taki skok do przeszłości i zobaczyć, jak to kiedyś było i jak to wyglądało i co tworzyli ludzie, którzy naprawdę kochali firmę i tworzyli coś z pasją, bo to czuć, to czuć w ich dziełach i w tym, co było, w tym, co zrobiło Atari, to czuć. Kolejnym takim segmentem, który gdzieś tam będziemy poruszali i myślimy, że to może być taki bardziej stały segment, to będą premiery tygodnia i tu chcemy wam poruszyć wszystkie gry, o których warto w tym tygodniu pomyśleć, czy gdzieś tam poszukać w sklepach. No jeżeli chodzi o premiery takie ogólnie pudełkowe,
to suchutko w tym tygodniu, bardzo suchutko, bo w pudłach to mamy tylko Secret World, wydawane 3 lipca i to niestety tylko na peceta. No i mamy Test Drive Ferrari Legends, wydawane 6 lipca, no i tutaj konsole, pecet, prawda, to dla fanów wyścigów, prawda, jest jakieś tam wydawnictwo dostępne. No i co, przy okazji premier tygodnia, myślę, że warto wspomnieć też o wszystkich tytułach, które się ukażą gdzieś tam na Senie, pamiętajmy, to już nie PSN, na naszym kochanym PS3-kowym Senie. PSN bez P. Tak, PSN bez PSE w środku. Tak. Mamy parę ciekawych tytułów. Dungeon Twister. To jest, to fajnie nawiązuje do tego tematu, o którym gadaliśmy. Czyli tak, bo gadanie... to jest kolejna rzecz, czyli zrobienie z gry planszowej gry właśnie z prądem. W świecie Dungeons and Dragons, tak? Z tego co dobrze... To na pewno wam pokażemy, bo ja już to tak, mam zaklepane i przymierzamy się do tego tematu. I no kolejna bardzo fajna gra, która w wersji planszowej daje radę bardzo mocno, bo miałem z tą grą styczność nieraz i myślę, że będzie ocenimy. Dawała radę tak samo w świecie cyfrowej dystrybucji, więc czekamy i zacieramy łapy. No i kolejnym tytułem, który gdzieś tam możemy znaleźć na scenie, to jest Spec Ops The Line i to będzie w dystrybucji cyfrowej, więc wszyscy, którzy nie mieli czasu, okazji, chęci i w ogóle do na boksa. Spojrzenia na boksa, to jest ciekawy tytuł, gdzieś tam jakoś, mi szczególnie nie przypadł do gustu, ale czytałem dobre opinie na ten temat i dobre recenzje, więc jeżeli gdzieś tam was to kręci, a macie ochotę osiągnąć to w dystrybucji cyfrowej, to w tym tygodniu będzie ku temu najlepsza okazja. Mhm. No i co, i mamy kolejny tytuł, Ferrari Racing Legends. I tu kolejna ścigałka, tak? Tak, znaczy to jest to samo, co wyjdzie, jest wspomniane było w wersji pudełkowej, o czym warto tu wspomnieć, że wersja pudełkowa wychodzi 6, a wersja, wiesz, cyfrowa wyjdzie w środę, no to środa to będzie trzeci, tak? Trzeci, nie? Tak. Czwarty. Znaczy, no to jest... Trzeciego się pojawi w USA, a u nas a czwartego. Później. No i to wiesz, to taki jest, to właśnie tak to się zaznaczyłem, że warto o tym wspomnieć, że to jest taki ciekawy trend, że tytuły... No ciekawa zagrywka marketingowa. Nie, no tak, jasne, że tytuł w dystrybucji cyfrowej będzie te parę dni wcześniej niż dystrybucja pudełkowa. Jest to ciekawe, czy będzie to częstsze, prawda, że tak powiem zjawisko. Myślę, że to nie jest przypadek, to jest jakieś zamyślone, to się wiesz. No, więcej niż pewne. Marketing długo nad tym siedział. No i co? Mamy tak. Tutaj kolejne gry, znaczy nie ma już tego, szczerze mówiąc, dużo. Jest jeszcze Brave, to na podstawie kreskówki pixarowej. Tak, to gierka. Disneyowska. Tak, znaczy Pixarowa akurat, to Pixara, to nie Disney. Nie, to nie jest Disneyowe? Myślałem, że to Disneyowskie. Nie, to Pixarowe, tak? Tak. Czyli pan od jabłka. Jabłkowe. No i co? I kolejne to już nie gra, bardziej dodatek, o którym gdzieś tam warto, myślę, wspomnieć. No to jest DLC do Maxa Payne'a, to Local Justice, mapki multiplayerowe, więc jeżeli gdzieś tam wciągnęliście się w Maxa Payne'a trójkę i całego multiplayera, to tutaj macie, no, bardzo ciekawy dodatek, oglądałem trailery i wygląda to naprawdę smakowicie. No i co? No i mamy jeszcze jakąś tam całą masę wyprzedaży dla plusowiczów. Jakiś tam szału generalnie nie ma, no jest Crysis, jest Worms, jest Infamous Festival of Blood, czyli ten dodatek do Infamousa dwójki. Co jeszcze mamy? No jest parę jakichś takich smaczków, generalnie bez szału. Ale ważne, że jest, na pewno coś tam sobie każdy się wygrzebie dla siebie, tak? Dokładnie tak. Ja tam się przymierzam do Closure, także jestem ciekawy tego tytułu, ten tytuł mi się podoba, ja lubię takie odjazdy. Jak najbardziej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o premiery w tym tygodniu. Tu już więcej jakichś tam spektakularnych rzeczy raczej się nie pojawią. No i co? I pomyśleliśmy też nad takim segmentem. Myślę, że to jest fajna rzecz, bo sami wiemy, jak doskwiera nam kupowanie kolejnych pudełek, czy nawet w dystrybucji cyfrowej kolejnych gier, że to jest jednak potężny cios. No jak kosztowne to jest, prawda? No każdy to wie, każdy kto ma konsolę czy peceta to doskonale wie, czym pachnie i jak boli kupowanie gier, a jak jeszcze ma się smaka na dużo świeżych i nowych tytułów, to tym bardziej. No i powiem ci szczerze mówiąc, że taki segment, gdzieś tutaj pomyśleliśmy o tanim graniu tak zwanym, jest myślę, że dobrym pomysłem. No i na pewno warto wspomnieć, jeżeli macie PS3, to warto przemyśleć plusa. Plus jest w tym momencie bardzo fajną opcją, jest parę naprawdę... Jest opłacalny, na pewno jest opłacalny, w tej chwili, nawet na trzy miechy, nie?
No powiem ci tak, dla mnie na przykład plus to jest rewelacja, bo mamy w tym momencie MotorStorm Apokalipsę. Tytuł, który bardzo gdzieś tam się przymierzałem, chciałem kupić, ale cały czas jakoś nie było okazji, no coś innego musiałem odkładać. Warhammer 40 000 Space Marine, też rewelacja. Ten tytuł planuję sobie dobrze ograć, więc myślę, że tutaj wiesz, dla mnie przynajmniej dla tych dwóch tytułów ten plus w tym momencie jest opłacalny, a jeszcze nie wiadomo co oni, wiesz, w przyszłym miesiącu pokażę jak to no będzie. No Infamous 2 też trzeba powiedzieć, bo to jednak jasne, to Infamous jest 2, świetna, to akurat świetna mam wersję gra, pudełkowej, ale też tytuł rewelacyjny. Tam jeszcze było parę jakichś tam innych tak, tytułów. Tak, naprawdę... no jest tych tytułów sporo i to nie są tytuły tam byle jakie, to nie są byle gnioty, to są naprawdę, to naprawdę są ciekawe tytuły. No. Więc jeżeli macie okazję i możliwość, to polecamy, to naprawdę jest w tym momencie wychodzi bardzo tanie granie i warto gdzieś tam to przemyśleć w tym swoim budżecie, prawda? No i kolejna rzecz, którą szczerze mówiąc, ja nie wiem, nigdzie jakichś takich szczególnych newsów w prasie nie uświadczyłem na ten temat, a wydaje mi się, że to jest coś, o czym warto wspomnieć, bo i to szczerze mówiąc powiem ci tak, mieliśmy wspomnieć o jednej tylko trylogii, która wychodzi, bo chcemy powiedzieć o trylogiach. A dzisiaj odwiedzałem jeden z dużych sklepów marketowych, żeby tutaj już nie lecieć nazwami, i trafiłem na drugą trylogię. I powiem wam tak, mamy w tym momencie na rynku dostępne dwie bardzo fajne wydawnictwa. Mówimy tu o Uncharted Trilogy i Resistance Trilogy. Dwa pudła, w sumie to jest cena około 200 zł, 216 akurat tam było na pudle. To też jest jakieś zaoszczędzenie praktycznie, jakby taką, znaczy nawet nie wiem, znaczy ciężko powiedzieć, czy to jest kwestia oszczędności, ale... Nie no, jasne, no wiesz... To są takie, wiesz, sporne, nie? Powiem... Nie, znaczy powiem ci tak, jeżeli ktoś nie miał okazji i nie siadał, albo kupił dopiero konsolę, bo też zapewne są takie osoby, no sporo osób tak, gdzieś tam się przybywa na pewno gracze. Jasne, i wiesz, wciągnął sobie konsolę i ma ochotę sobie odświeżyć trylogię, zobaczyć, czym to pachnie ta słynna trylogia Uncharted, czy tam Resistance, no to jest ten moment i to idealne wydawnictwo, bo to wychodzi, zakładam, że to jest nawet 210 zł, pewnie się trafią jeszcze sklepy, gdzie będzie taniej, to wychodzi koło 65 zł, 70 za grę. To nawet jak kupisz w platynie, to w platynie jest około 99. No tak. No to wiesz. No to czy fajnie, myślę, bo Uncharted też się pojawił w cyfrowej dystrybucji, to też trzeba powiedzieć. Jasne, bo się pojawiła jasne. Pierwsza i druga część, są w cyfrowej dystrybucji. Tak, dla wszystkich, którzy lubią wiesz, pudełka. Ja tak. Jestem takim freakiem, który lubi pudełka i gdzieś ten zapach świeżej książeczki z instrukcją. Więc dla mnie ta edycja pudełkowa byłaby rewelacyjnym rozwiązaniem. Tylko problem jest taki, że obie trylogie posiadam w całości, więc no mogę tak. Nie być zainteresowany. No pewnie tacy się też znajdą. No i co? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie duże, spektakularne newsy, premiery tygodnia i tanie granie. No i teraz trochę tak polecimy parafialnymi, szczerze mówiąc, naszymi. Na koniec trochę takich tak. Informacji, nie? Informacje zambony tak zwane. No i co? No niech będą i zambony. Mogą być zambony. Niech będą zambony. Dokładnie tak. No i co, w piątek ruszył nas serwer Battlefieldowy. Tak. I powiem ci szczerze mówiąc, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo serwer był cały czas pełny. No pewnie jest nadal. No nie, no, czy tak jak gdzieś tam śledziliśmy, ten serwer jest cały czas pełny, więc jeżeli macie ochotę pograć na serwerze, gdzie admini nie będą was kikować, banować za jakieś pierdoły i chcecie sobie spokojnie pograć, to serdecznie zapraszamy. Serwer jest cały czas pełny, ustawiony jest na Conquesta, w tym momencie na Conquesta i Rusha, na tych takich najbardziej typowych mapkach. Wszystkie zasady są standardowe, więc tutaj nie ma żadnego wydziwiania. Jeżeli macie ochotę, wbijajcie. W piątek byliśmy, już w piątek spotkaliśmy kilku gdzieś tam widzów z naszego kanału YouTube'owego, więc wszystkich, którzy gdzieś tam z nami w piątek grali, to serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy i tak. Do zobaczenia pewnie to nie, no jasne. Za jakiś czas znowu, nie? Za niedługo. Nie, no myślę, że kolejny piątek albo jakiś tam dzień tygodnia, ale to dam wam odpowiednio znać wcześniej. No i co, mamy parę nagrań, ja coś tam staram się pomontować i na pewno coś na YouTube'a wrzucimy. Bo już coś jest z piątku, już tak, są materiały z piątku jest do parę pokazania. Fajnych gameplay z piątku. No i co, i szczerze mówiąc ogarnąłem tak dość konkretnie temat live streamów. Mówimy tu ładnie o Justin TV. Ten temat jest gdzieś tu obadany, mamy wszystko ustawione, tam pracujemy tylko nad jakością samego obrazu, żeby to dobrze wyglądało, a za bardzo nie muliło mi netu, bo nie mam jakoś szczególnie szalonego. No trzeba znaleźć złoty środek, nie, na to, dokładnie żeby to funkcjonowało tak. jakoś. Więc,
plan jest taki, że możliwe, że w piątek, jeżeli będziecie mieli ochotę, nie będziecie mieli możliwości grać, bo na przykład żona, dziewczyna będzie oglądała serial albo jakieś inne wydarzenie w telewizji, a będziecie mieli ochotę na komputerze popatrzeć, jak tam sobie śmigamy, to nasz livestream będzie gdzieś biegał i no mam nadzieję, że do piątku to wszystko uda się odpalić i będzie... Tak, będą będzie, newsy na pewno, na fejsie się pojawią się newsy. Dokładnie, i damy tak dalej, wam odpowiednio wcześniej będziemy, znać. Damy znać na 100%, bo... No i co, a propos właśnie tego, co się dzieje, bo to też chcemy o tym wspomnieć, to nawiązaliśmy kilka bardzo fajnych współpracy. Kanał się, no, muszę powiedzieć, że bardzo konkretnie rozwija. Powiem ci to tak, rozwija się. I tak przez to, to i tak moje takie oczekiwania zostały pobite, że tak powiem. Rekord jakiś, który, albo jakiś pułap, który sobie postawiłem, razem sobie postawiliśmy tak naprawdę. Jasne. Idzie to w bardzo fajnym kierunku wszystko i to nas bardzo cieszy i fajnie, że nawiązujemy różne kontakty i tak naprawdę to już może nie tylko, że my nawiązujemy kontakty, co ludzie chcą się z nami jakoś kontaktować. Nie, to jest bardzo sympatyczne. I coś z nami chcą robić, a to nie są jakieś tam małe rzeczy, bo trzeba powiedzieć o portalu niezgrani.pl, tak? Pozdrawiam Pozdrawiam Cię, Kuba, bardzo fajnie, dziękujemy za kontakt i za chęć współpracy i myślę, że będziemy to jakoś kontynuować i chłopaki wyciągną do nas dłoń i myślę, że tam nasze rzeczy będą się co jakiś czas pojawiać i spodziewajcie się różnych ciekawych materiałów. No i ogólnie przeglądajcie portal, bo też tak, portal jest w ogóle świetny. To jest tak naprawdę taki fajny, jasne, niezależny i naprawdę od takiej fajnej, ciekawej strony dają radę. I jasne. Ja jestem ich fanem od wielu, wielu, wielu miesięcy, więc tak naprawdę To są fajni ludzie. Że współpracujemy, jasne. A drugi portal, z którym gdzieś tam nawiązaliśmy współpracę. Portal padowy. Dokładnie, się śmiejemy, że to jakieś szczęście, że na siebie trafiliśmy, bo my się nazywamy PadTV, a oni się nazywają PadPortal. PadPortal.pl, dokładnie. Teraz mają nowy adres i tam się teraz znajdują. Pozdrawiamy chłopaków. Wiesz, też działają. Oni, podobnie jak my, są gdzieś na początku drogi, więc chłopaki tam działają, też walczą, prawda, o publikę i w ogóle, ale się starają, jest to też portal na poziomie. Mam nadzieję, że będziemy się jakoś wspierać razem w tym wszystkim, bo potrzebujemy tego wsparcia i my, i oni, także. Jasne. Ale Krystian też wyciągnął na nas rękę, pozdrawiam Cię, Krystian, naprawdę. Jasne, myślę, że też pozdrawiam. Nie, to takie dwa miejsca, gdzie nasze materiały z YouTube'a czy inne będziecie mogli sobie spokojnie znaleźć, oglądać, więc to też fajne. No i tutaj a propos YouTube'a, to musimy bez wątpienia pozdrowić kolegę Miszy Kiszkę. Tak, mieliście możliwość oglądania go z nami w akcji przy tak zwanej misji C4, misja specjalna C4. Misja specjalna, tak, dokładnie. Tam kolega Miszy Kiszka z nami biegał i działał. Serdecznie go pozdrawiamy. Jeżeli nie widzieliście jego kanału, to zapraszamy. Naprawdę. Bardzo dużo o Battlefieldzie, recenzje broni, inne. Fachowiec. Tak, specjalista od broni. My nawet tacy dobrzy nie jesteśmy w tym. Nie, my nie jesteśmy tacy dobrzy, nie. No, więc tutaj to by było na tyle, jeżeli chodzi o współpracę. Jeżeli będziecie chcieli znaleźć ten czy inne podcasty, to zapraszamy na iTunesa, tam bez wątpienia znajdziecie. Tam są zawsze najwcześniej i tam są zawsze pierwsze, tam się pojawiają. Tak. No ale to myślę, że zaraz o tym jeszcze powiemy, jak to się gdzie ukazuje. Mhm. Na pewno na SoundCloudzie. Tak. Jeżeli ktoś z tego korzysta i tam mu jest łatwiej ściągnąć, bo nie każdy korzysta z iTunesa. I mamy jeszcze dostępne na Mixcloudzie, to też warto o tym wspomnieć. Kolejna chmurka. Tak, i na YouTubie. Na YouTubie też są te podcasty już w takiej wersji bardziej wizualnej, ale też w całości są dostępne. No i co? No i to, co właśnie zacząłeś mówić, że na iTunesie, SoundCloudzie i Mixcloudzie są zawsze w poniedziałki. Mm-hmm. Będziemy się tak starali. Tak, staramy się, żeby, bo nam to jest po prostu prościej życie weryfikuje. Zrobić. Po prostu prościej zrobić, zmasterować ścieżkę audio, po prostu ją puścić do odsłuchu, niż potem doklejać jeszcze wideo, które musi Paweł zrobić. To trochę mojej pracy jeszcze wymaga, żeby to na YouTube jakoś tam posynchronizować i podziałało. No i na YouTubie będzie się pojawiał we wtorki, więc jeżeli macie ochotę gdzieś wcześniej to posłuchać, to zapraszamy właśnie na te trzy wymienione serwisy, a jeżeli macie ochotę też zobaczyć tam z tytułami, z wersji bardziej wizualnej, no to YouTube jak najbardziej, ale dopiero we wtorek. Sorry, ale po prostu to rodzina, nie da się tego życie inaczej zorganizować. Jasne. Po prostu stwierdziliśmy, że to jest jedyna słuszna i prawidłowa droga. No i co? No i na koniec mamy też dla was taką dobrą wiadomość. Gdzieś tam intensywnie nad tym myślimy. Co prawda, no zobaczymy, jak to czasowo wszystko wyjdzie, ale myślę, że damy rady. Tak nam się fajnie gada i nagrywa te podcasty. Myślę, że wam równie dobrze się je słucha. No to widać po statystykach, prawda? Możemy tak powiedzieć, że po statystykach widać, że mamy to robić. Tak. Statystyki mówią nam jasno. Róbmy to dalej.
więc robimy to dalej. No i co? No i właśnie to na jaki pomysł wpadliśmy, że mniej więcej w okolicach środy, środa, czwartek, to jeszcze tutaj nie jest doprecyzowane, zobaczymy jak to wyjdzie, będzie się ukazywał tak zwany podcast short, czyli taką krótszą wersję, która będzie tylko dostępna na tych serwisach typu iTunes, SoundCloud, MixCloud. Na YouTube'a raczej nie będziemy tego wrzucali, no chyba, że będziecie mieli takie życzenie i będziecie chcieli, żeby to się tam gdzieś ukazywało. Do przedyskutowania, nie? Jasne, no ale tutaj chcieliśmy, żeby ten podcast był taki krótszy. I raczej do odsłuchu, jakieś... nie? Raczej do odsłuchu. Raczej do odsłuchu i żeby gdzieś to też nie kolidowało, no bo jakby nie było, musimy też montować inne materiały na YouTube'a, a że jest nas tylko dwóch, więc to wszystko gdzieś zabiera czas i moc przerobową. Mój laptop nie jest w stanie renderować 48 godzin na dobę, bo doba ma tylko 24, przypominamy. Tak, jakby ktoś się zagubił. Dokładnie, dla wszystkich zagubionych przypominamy, że doba ma tylko 24 godziny. No i co, to chyba byłoby na tyle, no. Dzisiaj myślę, że poprzynudzaliśmy wystarczająco długo. Jeżeli macie propozycje jakichś tematów, które chcecie, żebyśmy poruszyli, to zapraszamy, komentujcie na iTunesie, na YouTubie, jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Bardzo chętnie porozmawiamy na tematy, które gdzieś tam wyjdą od was. Dokładnie. No i co? Trzymajcie się. Pozdrawiamy.